Jarosław Gowin ma powrócić na fotel wicepremiera, ale nie będzie kierował jak poprzednio Ministerstwem Nauki. Tym razem przypadnie mu resort rozwoju, obecnie kierowany przez Jadwigę Emilewicz. Takie są najnowsze ustalenia liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie rekonstrukcji rządu, o których napisał Krzysztof Berenda z RMF FM. Ostateczne decyzje w sprawie Jarosława Gowina mają zapaść do końca tygodnia. Przywódcy obozu rządzącego chcą zamknąć rozmowy w tej sprawie we wtorek. Prawdopodobnie są dwa scenariusze. Pierwszy to wystąpienie Emilewicz z Porozumienia. Oznaczałoby to, że po rekonstrukcji rządu Porozumienia Gowina i Solidarnej Polsce przypadłoby po jednym resorcie. Drugi scenariusz to powierzenie obecnej wicepremier funkcji minister w kancelarii premiera. Taki scenariusz miałby opowiadać Jadwidze Emilewicz, która nie chce iść do biznesu, tylko zostać minister. O tym, że czołowy polityk obozu rządzącego znów znajdzie się w grze, wiadomo od sierpnia. Wtedy pojawiały się spekulacje, że ma wrócić do rządu jako minister i wicepremier. Rozmowy rozpoczną się po powrocie Jarosława Kaczyńskiego z urlopu. Gdy wszystkie spekulacje na temat nowych posad będą już jasne, na pewno poinformujemy was o tym na jednym z naszych kanałów. Szerzej o utracie pozycji przez Gowina mówiliśmy w tym materiale, do którego serdecznie was zapraszam. Widzimy się już niebawem. Do widzenia.